Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Wojciech Szczęsny przyłapany na papierosie przed meczem z Hiszpanią. Czy Robert Lewandowski zmieni klubowe barwy? Nietypowa wypowiedź Anny Lewandowskiej. Fatalne wieści dla Ousmane Dembele. Euro skończyło się dla Francuza. Kacper Kozłowski na celowniku wielkich europejskich klubów. Oraz szalony plan działaczy FC Barcelony. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, tak aby was nie ominęły kolejne materiały. Koniecznie zróbcie dzwoneczka, jeżeli nie chcecie przegapić moich kolejnych produkcji. Większość z was mnie ogląda, nie subskrybuje, dlatego bardzo was proszę, abyście to zmienili. Ja już nie przedłużam i zapraszam na dzisiejsze newsy. Polska góro! Dzisiejszy materiał zaczniemy od naprawdę głośnego w ostatnich dniach tematu z udziałem Wojciecha Szczęsnego. Gazeta The Sun w niedzielę opublikowała zdjęcia bramkarza zrobione przed wylotem piłkarskiej reprezentacji Polski na mecz z Hiszpanią w ramach drugiej kolejki Euro 2020. Spotkanie w Sewilli zakończyło się remisem 1-1, które przedłuża szanse biało-czerwonych na udział w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Na fotografiach widzimy polskiego bramkarza trzymającego w ustach papierosa. Golkiper Polaków Wojciech Szczęsny zauważony z papierosem w ustach na kilka godzin przed remisem z Hiszpanią. Piłkarz niósł w rękach paczkę papierosów, kiedy opuszczał hotel w Sopocie. Tak mogliśmy przeczytać na Twitterze gazety The Sun. Gazeta przypomina, że w 2015 roku, kiedy Szczęsny występował w barwach londyńskiego Arsenalu, po jednym z meczów został przyłapany na paleniu papierosa pod prysznicem. Według informacji mediów kosztowało go to wtedy 20 tysięcy funtów wpłaconych do klubowej kasy. Czy Szczęsny zrobił źle? Raczej nie w naszej kwestii jest ocenianie za to zawodnika. Od tego jest sztab reprezentacji. Usprawiedliwić Wojtka może jego świetny występ z Hiszpanią, którym kilkukrotnie ratował nas przed porażką. Robert Lewandowski to wybitny polski piłkarz, który w Bayernie Monachium wygrał tak naprawdę wszystko, co już mógł. Z tego też powodu w sobotę pojawiły się informacje, że Polak myśli o odejściu z Bawarii. O wszystkim poinformował hiszpański dziennik AS. Robert Lewandowski uznał, że nadszedł najwyższy czas, by zmienić otoczenie. Podobno doszedł do takiego wniosku, uwzględniając fakt, że z Bayernem Monachium zdobył już wszystko, co mógł. Polak występuje w Bayernie Monachium od 2014 roku. Tylko w poprzednim sezonie Bundesligi w 29 meczach strzelił aż 41 bramek. Przebił genialny rekord Gerda Müllera, udowadniając, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. 32-latek marzył, aby w karierze spróbować swoich sił jeszcze w jednej lidze. Plotki na temat transferu podgrzała sama Anna Lewandowska. Posłuchajcie. Do you think your husband wants to play here in Spain in any time? We will see. Maybe. I don't know. Maybe in Real Madrid? Maybe. Maybe. I don't know. But we like this Liga. Yeah. Do you like the Liga, the Spain League? Yes. Okay. Thank you very much. Możemy być pewni, że tak długo jak Lewandowski będzie grał w piłkę, nie ustaną spekulacje na temat ewentualnego transferu do Realu. Królewscy po odejściu Cristiano Ronaldo cały czas nie znaleźli godnego następcy. Numerem 1 na liście Pereza jest Kylian Mbappé, ale szef Realu cały czas ma w głowie także Lewandowskiego. W mojej opinii jednak na taki transfer jest już po prostu za późno. Teraz Lewandowski ma szansę stać się żywą legendą Bayernu Monachium, choć z drugiej strony ma coś również do udowodnienia jego krytykom, którzy twierdzą, że w innej lidze nie zdobyłby tylu goli. W komentarzach koniecznie napiszcie, czy według was Robert Lewandowski zmieni klubowe barwy, a jeśli tak, to w jakim klubie byście go widzieli? Korzystając z okazji, chciałbym was zaprosić do mojej ligi typerskiej w aplikacji Noi. Tworzymy tam super społeczność i typujemy mecze. Co najlepsze, nie trzeba mieć ukończonego 18 roku życia, aby grać sobie na tej aplikacji. Po prostu się tam super bawimy, wymieniamy się informacjami na temat statystyk przeróżnych meczów, a dla najlepszych typerów są przewidziane nagrody. Najlepszy typer wygrywa koszulkę swojej ulubionej drużyny, którą sam sobie wybiera. Za pozostałe dwa miejsca aplikacja daje książki od Labotigi, takie jak tutaj. Jak dołączyć? Już wam tłumaczę. Musicie zainstalować aplikację ze sklepu Play, a następnie, dołączając do ligi, wpisać kod FTV i w taki sposób będziemy mogli wspólnie rywalizować. Czekam na was! Kacper Kozłowski cieszy się olbrzymim zainteresowaniem na rynku ze strony pokaźnej liczby europejskich klubów. W tym gronie znajdują się takie, które mogłyby mu zagwarantować stabilny rozwój przed podjęciem próby trafienia do czołowej drużyny ze starego kontynentu. Selekcjoner Paulo Sousa dostrzegł w osobie 17-latka olbrzymi talent i zamierza go wykorzystać w prowadzonej przez siebie reprezentacji Polski. Sposób postępowania Portugalczyka wobec osoby Kacpra Kozłowskiego sprawia jednocześnie, że ten znajduje się pod ścisłą obserwacją coraz większej liczby klubów.
Wśród nich znajdują się takie topowe jak Manchester United, Juventus, Borussia Dortmund czy FC Barcelona, ale i mniejsze, typu Cagliari, Torino, Saint-Étienne oraz Red Bull Salzburg. Austriacy wydają się w tym momencie zdecydowanym faworytem. Wychowanek portowców najprawdopodobniej obierze strategię budowania swojej kariery metodą małych kroków i w niedalekim czasie zasili jeden z mniejszych, ale wciąż dużych klubów. 17-latek nie zamierza jednak wymuszać transferu. Tak wypowiedział się na temat swojej przyszłości. Na razie chciałbym coś podarować Pogoni. Potem chciałbym zagrać za granicą i mieć większe szanse na występy w kadrze narodowej. Kacper póki co jest bardzo młody i całą karierę ma jeszcze przed sobą. Szczerze to sam się zastanawiam, co by było dla niego lepsze. Polska Liga niestety nie ma dobrego zaplecza trenerskiego i jak najszybszy wyjazd za granicę mógłby być dla niego lepszy, bo znamy przykłady w polskiej piłce, które pokazały, że wyszło to zawodnikowi na dobre. Tak jak to było m.in. z Piotrem Zielińskim. W komentarzach napiszcie, co według Was powinien zrobić Kacper Kozłowski oraz jaki zespół za granicą byłby dla niego najlepszym wyborem. Ousmane Dembele czeka dłuższa przerwa w treningach i graniu. Francuski skrzydłowy zanotował krótki występ na Mistrzostwach Europy z Niemcami i nieco dłuższy z Węgrami. W trakcie tego drugiego meczu zawodnik Barcelony nabawił się kontuzji ścięgna podkolanowego. Francuska federacja informowała już, że Euro 2020 dla 24-latka dobiegło końca. Na opuszczeniu pozostałych spotkań na turnieju jednak się nie skończy. Jak donosi Catalonia Radio, Dembele będzie pauzował przynajmniej przez 3 miesiące, czyli może być gotowy do gry dopiero pod koniec września. Biorąc pod uwagę jego dotychczasowe problemy zdrowotne, przerwa może jednak się wydłużyć. Nowy uraz Dembele komplikuje sprawę Barcelonie. Do tej pory Katalończycy dążyli do przedłużenia jego wygasającej 30 czerwca 2022 roku umowy, bądź w przypadku niechęci Francuza do takiego ruchu, a pojawiły się takie informacje, jego sprzedaży w tym roku. Kontuzja może jednak uniemożliwić to zadanie. Na koniec nieco o szalonym planie działaczy FC Barcelony. Blaugrana myśli o pozyskaniu Cristiano Ronaldo. Takie sensacyjne doniesienia przedstawił dziennik AS. Duma Katalonii stara się odbudować porządek Bartomeu. Klub boryka się z wieloma problemami. Jednak porządek na Camp Nou zamierza przywrócić Laporta. 58-letni prawnik w marcu ponownie objął stery w Barcelonie. Jak się okazuje, działaczowi marzy się stworzenie prawdziwego Dream Teamu. Do tej pory udało mu się ściągnąć takich graczy jak Eric Garcia, Memphis Depay czy Sergio Aguero. Na tym ambicje Laporty jednak się nie kończą. O szczegółach donoszą hiszpańskie media. Zdaniem dziennikarzy, szefowi Barsy zależy na sprowadzeniu Cristiano Ronaldo. Media mówią, że Portugalczyk pożegna się z Juventusem. Z tego mogłaby skorzystać Blaugrana. W zeszłym tygodniu Laporta popuścił wodze fantazji i zaczął myśleć o transakcji, która brzmi niewiarygodnie. Działacz marzy o wspólnej grze Leo Messiego i Cristiano Ronaldo w FC Barcelonie. Wraz ze swoimi najbliższymi doradcami Laporta zaczął planować ruch, który zapisałby się w historii futbolu. To byłaby kosztowna transakcja, jednak badania wykazały, że dochody Barsy zostałyby podwojone, gdyby Ronaldo i Messi grali razem dla Blaugrany. W zamian za Ronaldo Barcelona jest w stanie zaoferować Juventusowi dwóch swoich zawodników. W gronie piłkarzy na wymianę znajdują się Antoine Griezmann, Sergi Roberto oraz Filipe Coutinho. Te doniesienia należy jednak traktować z odpowiednim dystansem. Wątpliwe jest, by Ronaldo, który najlepsze chwile w karierze spędził w Realu Madryt, przyjął ewentualną ofertę Dumy Katalonii. Pod względem marketingowym to byłby hit, na którym klub mógłby zgarnąć ogromne pieniądze. Taki ruch jednak byłby zabójczy dla wizerunku Cristiano Ronaldo. W komentarzach koniecznie napiszcie, co sądzicie o plotkach na temat potencjalnego transferu Cristiano Ronaldo do FC Barcelony. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!